high shine, czyli coś błyszczącego. I on też między innymi pokrywa się z tym trendem sportowym, bo tak naprawdę możecie mieć taką właśnie kurtkę czy też spódniczkę w dość połyskliwych kolorach. I high shine jest z kolei bliski mojemu sercu. Wiecie, że ja uwielbiam kolor złoty. I co mnie cieszy, że zazwyczaj właśnie takie dość błyszczące kolory są tylko i wyłącznie zarezerwowane do okresów zimowo-jesiennych. A teraz to się zmieniło i bardzo mi się to podoba, bardzo się cieszę. I na przykład mój sweterek też kupiony na przecenie w H&M. Świetnie się sprawdza na takie właśnie wieczory letnie, mam nadzieję. Zrobiłam Wam też stylizację z tym sweterkiem i jest on ponadczasowy, dlatego ja lubię ten styl. Jeżeli po raz kolejny nie macie ochoty może inwestować w ubrania, to możecie zainwestować w jakiś fajny lakier do paznokci, który da właśnie taki efekt tafli. Możecie zainwestować w biżuterię, która też doda Wam tego troszeczkę blasku. To w międzyczasie jeszcze udało mi się znaleźć taki artykuł o błyskotkach, które nadają się też na sezon wiosenno-letni. Bardzo modne w tym sezonie też są buty właśnie, buty dość charakterystyczne. I zaraz tutaj postaram się znaleźć Wam, tutaj mam metaliczne buty. Niektóre z nich mają tutaj ostro zakończony czubek, niektóre mają wąski obcas, niektóre mają obcas bardziej taki klockowaty, jakieś mokasyny, koturny, także tutaj możecie kombinować na różne sposoby, ale właśnie też one się skupiają na tym trendzie połysku. Tutaj kolejna rzecz, którą też bardzo lubię i może dlatego, że moje nogi są całkiem, to shorty. Uwielbiam nosić shorty, czy to też w wysokim stanie. Tutaj mam tak fajnie to wytłumaczone i pokazane, jak zmieniał się styl shortów na przestrzeni dziesięcioleci. Jeszcze wracając do trendów metalicznych, to tutaj koszule z ciekawymi jakimiś ozdobami ćwiekowymi na kołnierzyku. I ja powiem Wam, że próbowałam naprawdę, myślałam o zakupie takiej koszuli w Zarze i zmierzyłam kilka, zrobiłam też o tym artykuł. Jakaś jedna dziennikarka, zadycha. Napisałam o tym na blogu i powiem Wam, że co mnie denerwuje troszeczkę w Zarze, pomimo tego, że lubię ich rzeczy i naprawdę mogłabym mieć 90, może nie 90, ale 80% z tego, co pokazują na półkach, ale ich jakość naprawdę jest, nie jest najlepsza i moim zdaniem ceny są naprawdę zawyżone. Przypuszczam, że to jest troszeczkę też wina naszej przyszłej królowy księżny Kate, gdyż ona nosi dużo rzeczy właśnie z Zary i przez to przypuszczam ta firma troszeczkę podniosła ceny. Jakość niektórych tych koszy, pomimo tego, że kosztowało około 40 funtów, była naprawdę tragiczna, bo to po prostu był poliester i jeżeli ewentualnie miałabym ochotę wydać taką kwotę pieniążków na koszulę, to bym chciała, żeby była albo z jakiejś dobrej bawełny, albo z dobrej jakości jedwabiu na przykład. Ja w Polsce kupiłam sobie też troszeczkę ćwieków i mam cały czas zamiar właśnie troszeczkę zmienić kilka moich ubrań, właśnie dodając takiego bardziej zadzielonego efektu takiego, które lubię. Osoby, które mnie oglądają, na pewno o tym wiedzą. Jeszcze wracając po raz kolejny do tego trendu metalicznego. Widzicie, znowu powrót z lat 50. Też Madonna troszeczkę lat 70. Staniczek krótki. Widziałam to w sklepach, naprawdę jest tego dużo. I powiem Wam, że dużo rzeczy się z tych sprzedało, także na pewno gdzieś tam latem będzie troszeczkę ciepło i to zauważymy dziewczyny chodzące w krótkich wózeczkach. Tutaj mamy też fajne dodatki, czyli jakaś torebka, plecaczki wracają do łask. Wracając jeszcze do lat 50., na pewno muszę wspomnieć o tej stylizacji, która bardzo mi się spodobała. Przypuszczam, że ze względu na przepiękną modelkę. I tutaj mamy sukienka w groszki, miniuwa. Na kolejnych stronach też spódniczka, do tego taka bluzeczka, bardzo podoba mi się fryzura i urodę tej dziewczyny. Tutaj kolejny trend, czyli wzory. Ten trend sportowy i też zmieszanie kolorów pastelowych. Zaraz o kolorach nam będzie więcej powiedzenia. Tutaj kolejna sukienka, też pomieszanie wzoru z pastelami, z piękną turkusową torebką. I jeszcze tutaj jest jedna bardzo ciekawa sesja zdjęciowa. I kolejna rzecz to kolor biały i koronka.
Może jakoś specjalnie na ten temat nie było właśnie w różnych magazynach i w gazetach, ale to opalone skóry moim zdaniem nie wygląda nic bardziej atrakcyjnie niż właśnie takie połączenie. Jakieś piękne sukienki. Ja jedną z taką sukienkę też mam, z takim fajnym haftem i pokazałam Wam ją w swojej stylizacji też jakiś czas temu. Wtedy wybieramy się na jakiś, na festiwal bodajże. I tutaj. Cudowne, cudowne, sprawdzające się nie tylko na plaży. Ta piękna sukienka z Dorothy Perkins, która też była wspominana w kilku innych magazynach. Dość ciężka, ale podoba mi się. Tutaj to macie taki właśnie spis, czyli ewentualnie jakieś buciki, bluzeczki, sukienki. Jeżeli chodzi o biały kolor, to ja mam tutaj taką bluzeczkę i przepraszam, że jest nieoprasowana. I ona ma tu taki przecudowny, ażurowy wzór. Cudownie wygląda do opalnizny. To bluzka, która ma już też 3 lata. Często ją noszę do, generalnie, po raz kolejny, shortów. Jeżeli chcecie w ciągu dnia ją nosić, to możecie nosić z jakimiś płaskimi butami albo najzwyklejszymi klapkami, a na wieczór do tego zmieniamy klapki na jakieś fajne kuturny, do tego nakładamy, do tego bierzemy jakąś ciekawą torebkę, drobina biżuterii. Cudownie wygląda. Jak już jestem przy białym kolorze, to po prostu muszę Wam wspomnieć o kolejnej rzeczy, która moim zdaniem jest niezbędna w naszej szafie. I są to takie białe spodnie. I białe spodnie tak naprawdę nigdy nie wyjdą z mody. I z nimi możecie stworzyć kilkanaście stylizacji. W ciągu dnia możecie nosić je z płaskimi butami, czy też na przykład z japonkami. Na wieczór zmieniacie tylko buty, nakładacie szpilki, czy też kuturne. Do tego dobieracie inne dodatki i jesteście gotowe na jakąś fajną kolację. Nie muszę już mówić o tym, że fantastycznie nie wygląda opalenizna w nich. Oczywiście wadą ich może być to, że niestety trudno jest utrzymać w czystości. No ale tak niestety jest, jeżeli chodzi o jasne kolory. Na co zwróćcie uwagę? Patrzcie, żeby były wygodne i sprawdźcie, który krój najbardziej Wam pasuje. Ja najlepiej się czuję w kroju z nogawką prostą, to są akurat rurki. Jeżeli Wy ewentualnie lubicie coś szerszego, to jak najbardziej możecie właśnie takie spodnie nosić. Tutaj chcę Wam też pokazać, że H&M, H&M biały kolor promuje od lat i tak naprawdę on nigdzie nie wyjdzie z mody, dlatego zainwestowanie, fajne spodnie. Ja akurat w te spodnie nie musiałam zbyt dużo inwestować, bo udało mi się znaleźć w tamtym roku na przecenie. I teraz dwa ostatnie już trendy, które tak naprawdę się łączą. Będą to pastele i kolory neonowe. Zacznę może od neonów. Jest to trend, który podoba mi się, albo kogoś innego. Ja nie wyobrażam sobie, że mogłabym nałożyć naprawdę jakieś bardzo jaskrawe spodnie, czy bardzo jaskrawą bluzkę. Czasami od patrzenia na przykład na te jaskrawe kolory aż bolą mnie oczy. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Ale w swojej szafie w sumie znalazłam coś, co może pod ten trend ewentualnie pasować. I jest to na przykład taka sportowa bluzeczka, którą kupiłam, nie wiem, za 2-3 lata temu. Też kiedyś ją pokazywałam w filmiku z piknikiem, byliśmy na pikniku z Gawem w Miami. Taka właśnie letnia, nadająca się na plażę, czy też no, taki właśnie do miasta. Do tego też shorty po raz kolejny. Tą bluzeczkę możecie wrócić do środka albo ją luźno nosić. Jeszcze jedna bluzka, która jest w pięknym turkusowym kolorze, oprócz tego ma papugę, właśnie w nowe kolory. Też z Top Shopu, też kupiona kilka lat temu i bardzo, bardzo często ją noszę i uwielbiam. I jest takim właśnie urozmaiceniem mojej szafy i bardzo lubię te dwie bluzeczki. A to jeszcze chcę Wam pokazać tutaj, żebym się nie zgubiła. Gdzie to było? O. Udało mi się znaleźć tę stronę i tutaj chcę Wam pokazać naprawdę bardzo jaskrawe kolory butów i taka też torebka. Niestety nie w moim stylu, ale może komuś z Was się spodobają. Ostatnią rzeczą, którą mogłabym wrzucić pod kategorię neonów, są to takie shorty, które udało mi się znaleźć w TK Maxie. Za jedyne 12,99 było przecenione z podobno 77 funtów. Nie wiem, ile w tym prawdy. Oczywiście shorty czekają na swoją kolej i mam nadzieję, że będę okazję miała i nosić często tego sezonu. Już się nie mogę doczekać lata. I one są w takim właśnie koralowym kolorze. Ostatnim trendem, o którym oczywiście muszę wspomnieć, są już na pewno Wam dobrze znane pastele. Przypuszczam, że większość z Was na pewno posiada już w swojej szafie jeden albo kilka elementów właśnie z tej kategorii i wcale Wam się nie dziwię, bo też go bardzo, bardzo lubię.
każdym magazynie, w każdym sklepie znajdziecie pełno inspiracji do stworzenia właśnie looku z tymi trendami. Każdy stylista, każdy tam młody przygotował coś podobnego. I moje takie uwagi, jeżeli chodzi o ten właśnie trend, to fajnie jest zmieszać kilka różnych kolorów, tak jak na przykład mamy tutaj, czyli mieszamy miętę z pomarańczą i z fioletem. Jedyną wadą moim zdaniem tych kolorów to jest to, że one niezbyt dobrze prezentują się wieczorem. Czyli na wieczorne wyjścia postawiłabym na coś bardziej może intensywnego, coś w ciemniejszych kolorach. Ja zainwestowałam dosłownie kilka rzeczy. Też tego jakąś taką ogromną inwestycją nazwać nie mogę, gdyż tak naprawdę nie wiedziałam, na jak długo spodnie mi się przydadzą. I tutaj mówię o też rurkach z Zary, które kupiłam na dziele dziecięce. Miałam takie szczęście, że mogę się tam spokojnie ubierać. I one są właśnie w takim miętowym kolorze. I kolejna rzecz, którą też widzieliście ostatnio w moim filmie, to taka ażurowa bluzeczka. Krótsza z przodu, kolejny trend, czyli mamy asymetryczne cięcia, coś jest krótszego z przodu, troszeczkę dłuższego z tyłu. Ona ma też ciekawy element złotych guzików, fajnie się będzie prezentowało do różnych stylizacji. I oczywiście, jeżeli macie ochotę, to też Wam postaram się taki filmik nagrać, czekam na lato. I jeżeli chodzi o też zielony kolor, jeden z moich ulubionych, dobrze w nim wyglądam, to ta piękna sukienka z H&M, którą też widzieliście już na mojej stylizacji. Nie jest ona może w odcieniach pastelowych, ale podoba mi się bardzo, jest oczysty kolor i to, jak ładnie opływa na naszym ciele. Pokazuję Wam coś, co jest na lewej stronie, ale wiecie, o co mi chodzi. Na sam koniec chciałabym Wam powiedzieć dosłownie kilka słów na temat butów. I tutaj chcę pokazać Wam charakterystyczną tego sezonu platformę, ale na płaskiej podeszwie. Będą też bardzo modne, klasyczne kuturny, które bardzo ładnie nogi wyszczuplają i wydłużają. I dlatego ja szukałam dość długo właśnie takowej pary. Udało mi się je znaleźć w TK Maxie. Chyba dlatego, że ktoś się przykleił zły rozmiar, dlatego nikt ich nie chciał kupić. Moje kuturny są na takiej słomkowej bazie i są w czarnym kolorze i można je nosić na kilka sposobów, dlatego podoba mi się w nich ten element, taki pasek, który fajnie wysmukla nogę, ciekawie to wygląda. Podoba mi się też to, że mogę go sobie tutaj schować, to jest jeden powód, dla którego go kupiłam, i mogę osiągnąć zupełnie inny rodzaj sandałków. Tak się prezentują, tak jak powiedziałam, są wygodne. Nie zsuwałam się ze stopy, dlatego że mają tutaj ten paseczek, który można założyć dookoła kostki. I będą pasowały do praktycznie wszystkiego. Będą pasowały do sukienek maxi, do krótkich sukienek, będą pasowały do shortów. Dlatego jestem bardzo szczęśliwa, że udało mi się właśnie znaleźć taką parę, która jest wykonana z dobrego gatunkowego materiału i wyglądają bardzo solidnie. Mam nadzieję, że mi będą długo służyć. Tylko czekam teraz na słońce i na lato. Kochani, niestety albo stety, to już jest koniec. Mam nadzieję, że ktoś tam jeszcze ze mną wytrwał. Oczywiście bardzo dziękuję Wam za Waszą uwagę i za czas mi poświęcony. I mam taką też skromną i cichą nadzieję, że może coś, co Wam pokazałam, albo to, o czym Wam powiedziałam, zainspiruje Was do czegoś ciekawego i skorzystacie z którejś z moich rad. Będzie mi naprawdę bardzo miło. Oczywiście z miłą chęcią też wysłucham Waszych takich podstawowych rzeczy, które uwielbiacie nosić w tym sezonie, które sobie już może ewentualnie zakupiliście, albo które planujecie zakupić. Chcę też zaznaczyć, że ja, broń Boże, nie uważam się za żadnego stylistę, ani za kogoś, kto jest specjalistą w świecie mody. Po prostu pokazałam Wam to, co naprawdę lubię, to, co noszę i mam nadzieję oczywiście, że Wam się to spodoba. Jeżeli nie, to oczywiście też to uszanuję, no bo tak naprawdę każdy z nas ma inny gust i ma do tego jak największe prawo. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia.